nie ma, słuchajcie, takiego specjalnego rytuału na poświęcenie targowiska, ale stworzymy tak. Żeby tylko proboszczowi nie zabrakło święconej wody, bo to duże targowisko się zrobiło teraz. Tych, którzy niezadowoleni, może trochę od nas złagodzi. A teraz wszystkich Państwa zapraszam na poczęstunek. Tutaj pracownicy urzędu będą też roznosić ten poczęstunek po straganach dla tych, którzy nie mogą podejść, bo tam sprzedają. Ale tymczasem wszystkich tutaj przy bramie. I niech nikt nie wyjdzie głodny i niech nikt nie wyjdzie bez zakupów. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dziś mogliśmy targowisko w Mińsku, mój rynek, otworzyć. Całej załodze Urzędu Gminy, która się napracowała nad projektami, wnioskami, rozliczeniami. Urzędowi Marszałkowskiemu, a szczególnie pani marszałek Ewie Mańkowskiej, która zawsze bardzo wspierała i bardzo chciała, żeby w Mińsku plac targowy, który miał swoje wieloletnie tradycje, wyglądał tak, jak należy. Dziękuję także wykonawcom, głównemu Tadeuszowi Ćwikowi, którego nazywamy tutaj ulubionym podatnikiem, dlatego że bardzo aktywnie zwalcza bezrobocie, będąc firmą miejscową, zatrudniając tutaj miejscowych ludzi. Także można powiedzieć, że sami sobie to targowisko zbudowaliśmy, przy oczywiście ogromnej pomocy środków unijnych. 2/3 tych środków to środki z programu PROW. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam. To, że dzisiaj jeszcze się spieramy, kto gdzie ma stać, czy pod namiotem wolno, dlaczego wiaty są takie szerokie, za tydzień, dwa tego problemu nie będzie. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby handlować w Mińsku. Miejsca jest dość. Przyjeżdżajcie. A wszystkich mieszkańców gminy Mińsko informuję, właściwie przypominam, że do końca wakacji we wszystkie czwartki z całej gminy bezpłatne autobusy przywożą mieszkańców na targ rano, ale nie za wcześnie, i około południa odwożą. Wtedy również my wszyscy we wszystkich urzędach mamy dla Państwa dyżury. Dlatego czwartek powinien być znowu takim dniem, kiedy warto przyjechać do Mińska i załatwić wszystkie ważne sprawy. Zapraszam.